Czekaj, no ja... Tak? Czy odwrócić? A, dobrze. Pierwszym nowym roku, tak więc od razu dołączam życzenia pomyślnego, pięknego roku i żebyśmy naszą drużyną szli razem wesoło, pogodnie, sukcesami do przodu. Dzisiaj mamy taki program dosyć bogaty. Jest mój partner i tłumacz mojej poezji, pan Jan Meissner. Ja nazywam się Hanna Jadwiga Sobiu. A jakaż to rzecz dziwna i niesłychana. I jakby frazy spłynął po policzku bliżej do śmierci. Mój te życia pętliczku. I znowu, co dnia maski zakładać i na to życie biadolić i biadać. Dzień dobry, na baczności. Skarpetki dziurawe w obuwiu prześwitują. Jak się pan miewa, waszmości dostojne. Śmiechy sztuczne witają. A pani stopać piękniejsza od słońca, jaka przepiękna. Fabrycjo! Jeśli mnie przy tobie nie będzie, a myśl takowa powstanie. Przybędziesz? Przybędę. Na twe myśli prześwitanie. Już nie nowa, trzeba lepszą obstalować. Spójrz na ściany, te arrasy nie są już najwyższej klasy. Może zmieniłbyś kucharza, bo niesmaczny dziś był bażant. Podczaszego zmień, bo wino nie wydziela. Na kolanach kładzie się kość nieparzysta. Część podstawna, części boczne, czyli kość otyliczna. Z wierzchu narząd powłoki wspólny, składający się z naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. Pod naskórkiem na nosku pomieszkują sypki, jak w wosku. Wciskam te ciemne larwy, jak zakąska rybna z nadśniary. Masz pyszczek splamiony, podrażniony, nosek wylękniony, prawie utrącony, potrzebujący coś kojącego, balsamycznego, czyli 2% spirytusu salicylarnego. Skroń poświatą dziwnych zachmurzeń powstała myśl skrzętnie, głowie rozkwierać poczęła, nie powrócisz! Nie powrócisz. Dlaczego gaśnie promyk nadziei? Zestrachała pani chwilę. Jakieś dzwonki? Trelele?